W tym filmie dowiecie się, co to są krzywe stożkowe i dlaczego tak się nazywają. Spójrzmy najpierw, jakie to są krzywe. Więc tak, okrąg, elipsa, parabola i hiperbola. Te cztery krzywe nazywają się krzywymi stożkowymi. No i teraz co to jest? No chyba każdy wie, co to jest okrąg. Tutaj mamy narysowany okrąg. Prawda? Okrąg na płaszczyźnie to jest zbiór wszystkich punktów, które są w tej samej odległości od środka. Czyli mamy jeden punkt, który jest środkiem. Wybieramy sobie jakiś promień i wszystkie punkty, których odległość do środka jest równa promieniowi, tworzą okrąg. Teraz elipsa. Elipsa to jest taki spłaszczony lub wydłużony okrąg, jak gdyby. Ona też ma swój środek, przy czym środek to nie jest, prawda, wszystkie punkty na elipsie nie są w tej samej odległości od środka. Ta odległość punktów na elipsie od środka się zmienia, ale każda elipsa ma dwie osie symetrii. Te dwie osie symetrii są do siebie prostopadłe i ich przecięcie wyznacza punkt, który nazywamy środkiem elipsy. Znaczy to jest środek tej elipsy. No tutaj mamy jakoś z grubsza tak to wygląda, czyli ten środek będzie mniej więcej tu. I to są przykłady elips. W jednym z następnych filmów powiemy, że elipsa również ma swoją definicję dwuwymiarową taką. No ale to będzie dalej. Teraz parabola. No, parabola to chyba poza okręgiem jest najbardziej znana krzywa. No i przykładem to jest wykres funkcji kwadratowej. No, czyli parabola to jest y równe x kwadrat. To jest przykład paraboli. Czy też bardziej rodzina parabol to jest y równe a razy x minus jakieś tam x0 do kwadratu plus y0 kwadrat. A to jest, to x0, y0 to, przepraszam, nie y0 kwadrat, tylko po prostu y0. Na x0, y0 to są współrzędy wierzchołka i kształt tej paraboli jest wyznaczony przez a. No i to jest jakiś przykład takiej paraboli. Ta parabola może być jeszcze w układzie współrzędnych położona nieco inaczej, mianowicie no, x, y równe pierwiastek z x. No, to jest taka połówka paraboli, no, bo jak popatrzymy na to, jak podniesiemy do kwadratu, to mamy x jest równe y kwadrat. No, czyli to jest parabola, ale ona jest położona jakoś w ten sposób. Dokładnie to jest połówka tej paraboli. Czyli x jest równy y kwadrat. No jak tak napiszemy, to y oczywiście może być... Czyli tak, to jest połówka, a to jest druga połówka, dochodzi tutaj. No, czyli to jest parabola, która jest położona w ten sposób w układzie współrzędnych. No, ale kształt tej krzywej i tej jest taki sam. I wreszcie hiperbola. Przykładem hiperboli jest wykres funkcji y równe 1 przez x. No, hiperbola ma dwie gałęzie, to są tutaj dwa... jakby dwie części. Te dwie części są nazywane gałęziami. One ma asymptoty, czyli ta krzywa zbliża się dowolnie blisko do tych dwóch prostych. Tutaj one są osiami współrzędnych, nazywanych, te dwie proste nazywane są asymptotami. Przy czym zwykle hiperbole rysuje się w trochę innym położeniu, więc może warto to jeszcze narysować. Mianowicie, jeżeli to są osi układów współrzędnych, to często te asymptoty, prawda, tutaj asymptoty są osiami, często te asymptoty rysuje się w jakimś takim położeniu ukośnym. Czyli to są asymptoty. No i te asymptoty mamy tutaj dwie hiperbole, więc pierwsza to jest taka hiperbola, prawda, ona jest... Jej dwie gałęzie wyglądają tak.
Teraz to jest oś symetrii, prawda? Czyli kształt tych dwóch fragmentów jest taki sam. Podobnie tutaj, prawda? Kształt tych dwóch krzywych jest taki sam. No oczywiście żadna z tych krzywych nie jest wykresem funkcji, prawda? Bo tutaj dla ustalonego x mamy dwa y na tej krzywej. No i jest jeszcze druga hiperbola położona inaczej o tych samych asymptotach i tutaj każda z tych gałęzi jest już wykresem funkcji, prawda? Natomiast obie gałęzie naraz no nie są nadal wykresem funkcji, ale każda z gałęzi jest wykresem funkcji. Jakiej funkcji? To może będzie w następnych filmach. Dobrze, czyli to są te... No oczywiście tutaj nie musi być y równe 1 przez x, może być 2 przez x, 5 przez x, 7, minus 1 druga, prawda? Wszystkie te wykresy tworzą rodzinę krzywych zwanych hiperbolami. No i teraz co te krzywy mają ze sobą wspólnego? No, to są bardzo różne krzywy. No, okrąg, hiperbola. No, nie przypominają w ogóle siebie nawzajem. No, nie są do siebie podobne, a jednak mają coś wspólnego. No i teraz pewnie mają coś wspólnego ze stożkiem, prawda? Bo one wszystkie noszą nazwę krzywych stożkowych. No i rzeczywiście wszystkie one mają coś wspólnego ze stożkiem, a mianowicie powstają poprzez przecięcie stożka, powierzchni bocznej takiego trójwymiarowego stożka płaszczyzną. Dobrze, teraz tak, mamy ten stożek. On tutaj się rozciąga do góry i do dołu w nieskończoność, prawda? Czyli tu jest jakby fragment tego stożka narysowany. To jest taki nieskończony stożek. To, że on jest nieskończony, nie ma znaczenia dla tych dwóch krzywych na tym rysuneczku. Na następnym będzie miało znaczenie, że on jest nieskończony. No i teraz tak, no stożek ma oś symetrii. Teraz jeżeli przetniemy ten stożek płaszczyzną prostopadłą do osi symetrii, czyli tak jak tutaj, czyli jeżeli popatrzymy na to z góry, prawda, no to właśnie dostajemy okrąg. Prawda? Czyli to jest właśnie, tu jest widok z góry. Widok z góry, no i to jest okrąg. No, czyli okrąg powstaje przez przecięcie powierzchni bocznej stożka płaszczyzną prostopadłą do osi symetrii. Jeżeli tę płaszczyznę troszeczkę przekręcimy, tak że przestanie być prostopadła, to ona, ta krzywa, którą ten stożek wycina na tej płaszczyźnie, już nie jest okręgiem, a mianowicie staje się wtedy elipsą. No, czyli wtedy się tak jakby wydłuża. No i jak przekręcamy coraz bardziej, to te elipsy stają się coraz bardziej wydłużone. Aż w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że ta płaszczyzna staje się równoległa do tworzącej stożka. Czyli tutaj są, to są elipsy. Więc przekręcamy tę płaszczyznę dalej, aż w pewnym momencie dochodzimy do następującej sytuacji. Prawda? Tu mamy narysowaną tą graniczną sytuację, kiedy ta płaszczyzna jest równoległa do tej tworzącej. Znaczy tu jest ta ciemno-niebieska, to jest płaszczyzna, która zawiera tworzącą stożka. Ta jasno-niebieska to jest równoległa do niej. Wtedy ona przecina ten stożek wzdłuż pewnej krzywej, która jest krzywą otwartą. I to jest właśnie przypadek paraboli. To jest parabola. Czyli parabola powstaje przez przecięcie stożka, powierzchni bocznej stożka płaszczyzną, która jest równoległa do tworzącej, no ale nie przechodzi przez środek. Jeżeli dalej będziemy przekręcać tę płaszczyznę, no to ona zacznie przecinać obie części tego stożka, górną i dolną, i wtedy dostaniemy hiperbolę. Wtedy ta krzywa ma dwa fragmenty, przecina dolną i górną krawędź stożka, tak jak tutaj, i to jest hiperbola. I tu jest taki skrajny przypadek hiperboli, kiedy ta płaszczyzna z kolei jest równoległa do osi
stożka, ale tak być nie musi, prawda? Ona może być przekręcona tak, aby przecinała górną i dolną część stożki. Czyli to jest hiperbola. Więc wszystkie te krzywe, właśnie krzywe, no dlatego nazywają się stożkowe i to mają ze sobą wspólnego, prawda? Że powstają poprzez przecięcie powierzchni bocznej stożka płaszczyzną. I widać, jak one jedne, począwszy od okręgu, przez elipsę, parabole, hiperbole, jakby jedne w sposób ciągły przechodzą w siebie, prawda? Okrąg, no, potem rodzina elips, potem parabola, no i rodzina hiperbola. Wszystkie te krzywy mają swoje dwuwymiarowe definicje, prawda? To jest jakby taka trójwymiarowa definicja. Wszystko tutaj się odbywa w trzech wymiarach. Mamy stożek w trzech wymiarach, przecinamy go płaszczyzną. Wszystkie te krzywe mają swoje dwuwymiarowe definicje. To są krzywe płaskie, prawda? Więc no, okrąg to wiemy, jaką ma definicję, ale również elipsa, parabola i hiperbola ma dwuwymiarową geometryczną definicję. Ale o tym będzie w następnych filmach o krzywych stożkowych.